Ciało, aha, to ten tutaj któryś, to pewnie który się ostał. Tutaj tamto się spłoszy, cholera. I na koniec na tamte. Nie przypadkiem diament? Takie piękne poroże, słuchajcie. Wyhodowałem diamenta. Poznałem. Dobra, ekstra. Wyhodowałem diamenta. Pięknie. Eza! Jest diament. I co ty na to? Czy będzie mój 21? To jest 190 metrów. Tu przy okazji lukniemy tylko na szybko, czy nic nie ma. Jest, jest, jest. Jest, przyjacielu. Zobaczyłem po porożu, że to jest od razu diament, także. Wiadomo, diamenty nie są rzadko. Ile żeśmy ostrzeli sztuk tak z ciekawości? 42. 42, no to nie licząc dodatkowo trzeba pewnie za kilkanaście sztuk dodać podczas odkrywania mapy. A pozostałe tutaj strefy jeszcze tylko zerknę. Jest, jest, jest. I tu czysto rozumiem, tak? To był tu? Nie był wyhodowany? Spoko. Tylko, że tu wcześniej, żeśmy ostrzeliwali i wiesz, i go nie było, nie? Widać, gdzie diament stoi. Tylko tak się cholernie ustawił, ale zrobimy SMS-a do niego. Do niego zadzwonię. To jest piąteczka. Tu jest piąteczka i tu jest nasz diamencik, ale. Oce ma 251 i 7, a tutaj ma, ale jest kurczę mega. Ja pierdziele, patrzcie na to. Nie było? Mi się wydaje, ale tu ostrzeliwałem sam sobie, wiesz? Patrzcie na to. Do 300, od 263, także to jest diament 100%, bo ocenę mamy 251 i 7, także to jest 100% diament. Także no, licząc z eksploracją, myślę, że około 60 sztuk, 70 może. Nie no, ja się boję strzelać, kurde. Zrobimy to może bezpiecznie. Patrzcie, nie wszyscy zareagowały, nie? Ale to nie jest chyba najpiękniejsze poroże. To podobnie mamy Tikal.
Patrzcie, się ruszył. Dobra. Wiatr będzie idealny, także podejdzie do nas. Trochę mi zadrżał palec, ale mamy to. Ale mamy to. Ale mamy to. Myślałem, że delikatnie za wysoko. 21 diament na moim koncie. Pięknie. I na pewno drugi, szlachetny, nie wiem czy nie trzeci, 21 diament na koncie. O, jest! Tak jest. Będzie klip wideo zapisany dodatkowo. Dobra, i tu od razu sobie tylko go dodam. Łącznie 43, ale mówię... Trzeba dodać, myślę, kilkanaście podczas eksploracji, także nie wiem, czy wyhodowany, czy nie, ale mega, mega. Idziemy. No, Neo, wykaż się teraz ty. Pięknie. Kurde bele. Grind działa. Bo tak mi się wydaje, bo tutaj przecież było strzelane i jego tutaj wcześniej nie było na tym wodopoju, także... Raczej bym powiedział, że nie wiem, na 60, może 50%, żeby hodowany został, nie? Będzie porównanie, kurczę, w lodży. Bo chyba data ostrzelenia będzie chyba, nie? Potem będzie, na pewno. A! 21 diament, kurczę. GG! Widzowie moi! Gracy się należą! No, Neo, zasuwaj. Ja wiem, gdzie on leży. Ale tak, no, naciskałem spust, tak mi palec wskazujący drżał, bo myślałem, że być może delikatnie za wysoko, ale nie. Delikatnie wyżej i bym już poszło na kręgi i bym go popsuł. I bym go popsuł, moi drodzy. Mamy to. 21 diament na moim koncie. No, Neo, ślepy jesteś. Albo dobra, zostań tutaj. Najpierw znajdź i potem zostań tutaj. Tak, moim zdaniem też siódemeczka ma najpiękniejsze poroże, takie duże siódemki. A to takie pod midikala poroże podchodzące delikatnie, nie? Dawaj, no. Chodź no tu. Chodź no tu. Kurde, w choince usiadł. No bo dobra, siedź. siedź. Jak ja mam, żebym samego w ręce? O. Nie pamiętam, jak to się robiło. Dobra, ze smartfonem może być. Może być. Patrzcie na to. Pięknie. Pięknie. Jeszcze takiego tutaj. Delikatnie się jeszcze odsuniemy. Tylko bym... Żeby z tej choinki jego wypchnę. O, Neo, my friend. No, popatrz na mnie. Ale będzie mega. Jest mega. Tak jest. 270 i 12 ocena i to jest mój największy jeleń szlachetny. 237 kilo. Ślicznie. Ze 145 metrów na oba płuca poszło. Jeszcze jedna fota i go wypychamy. Mamy to.
Także mój największy, bo ja miałem 250 chyba 6 ocenę i na pewno nie był tak ciężki, jakże to maksymalna waga 240 kilo. Także piękne, 237. Zajebiście. Zajebiście. 21 diament mój na koncie i to ustrzelone na live, także zapisuję klip wideo Jeleń Szlachetny podczas grindu 21 diament i to jest mój największy jeleń szlachetny 237 kg, gdzie max waga jest 240 i 360 gramów. Ocena 270 12. Tak to wygląda. Pięknie.